Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w naszym drugim odcinku Złotych Gatek Szmatek. Bardzo jest nam miło dzisiaj znowu Państwa widzieć. Cieszymy się, że pierwszy odcinek cieszył się dość dużą popularnością. Dostaliśmy bardzo dużo przychylnych komentarzy. Bardzo za to dziękujemy i liczymy na więcej. Także zachęcamy do komentowania, pisania, dzielenia się. A jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, no to serdecznie też zapraszamy do podzielenia się tym pomysłem z nami. Proszę się kontaktować albo z Piotrem, albo z Agnieszką ze Świetlicy w Złotej Jesieni. Dzisiejszym naszym gościem jest Pani Maria. Dzień dobry Pani Mario. Dzień dobry. Pani Maria jest osobą szczególną i wyjątkową. I dodatkowo jest jeszcze mieszkanką naszej Złotej Jesieni, także... Zacznę tak dość nietypowo, ponieważ kobiety o wiek nie wypada pytać. Natomiast w przypadku Pani Marii chyba nawet no, zdecydowanie jest się czym chwalić. Także Pani Mario, tak na początku się Pani pochwali. Ile Pani ma lat? No, we wrześniu skończy 92. 92. Proszę Państwa, no jest to naprawdę niesamowite i że w takim wieku Pani Maria no, ma kondycję godną pozazdroszczenia, umysł godny pozazdroszczenia i chcemy to wykorzystać i z Panią Marią właśnie dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy od Pani Marii. Więc 92 lata, czyli rocznik? 1929. 29, no. Naprawdę aż za nie mówiłem. Dobrze, to zaczniemy od samego początku. I gdzie się Pani urodziła, skąd Pani pochodzi? No, pochodzę, no nie wiem jak to teraz nazywają Kresy, a ja to nazywam Podole. Uh-huh. Urodziłam się na Podolu, miejscowość Rosochowaciec. Uh-huh. To jest polska nazwa? Tak. Uh-huh. Gmina była Ksimykowce, a powiat Podhajce. No a województwo Tarnopol. Myśmy mieszkali tak w środku, 30 kilometrów mieliśmy do Tarnopola, 30 kilometrów do Podhajec i jeszcze tam jedno miasteczko, to jest, dobra. Gdzie Edward Śmigły pochodził stamtąd. Aha. To jest, tam się urodziłam. Jak duża to była miejscowość? To była duża miejscowość, to była wioska? Tak, duża, tak, tak. I rozległa, budziła rzeczka, nawet nie zapamiętałam nazwy tej, nie była duża też, szeroka czy tam tego, no też kilometrów nie pamiętam jaka tam była ta, ale była rzeczka i dzieliła. I wioska się składała z pagórków, tak jak było z jednej strony wieś, i z drugiej też była wieś, a w środku rzeczka była i tam dzielili łączki takie. To nie było tak, że te domy byli nad rzeką, tylko dzielili ogrody później tak. To bardziej klimat... Tak, taki był u nas właśnie teren. Nierówny, lasów w ogóle nie było, nie znałam burówek, nie znałam grzybów, nie tego, bo tam u nas nie było. Tak, tak, tak. I właśnie pola, jak pamiętam, ojciec jechał końmi z tego, to patrzyłam, to tak szło, nie? Tam się nawracał i znowu do Anabu, ale nie były góry, tylko pagórki tak, pagórkowaty teren. Tak. Okej, okay. A jak duża była ta wioska mniej więcej? No to ja mówię tam ze 120 numerów na pewno było. Numerów, czyli tak. Domów. A tak, w jednym numerze możemy zakładać, że 3, 4, 5 osób? No to się różnie tam zdarzało. Różnie tak? Się zdarzało. I dwa domy nawet na jednym podwórku było, bo tam budowali różnie, nie? Dobrze. Proszę teraz powiedzieć, jakie Pani pamięta najciekawsze, najmilsze wspomnienie z dzieciństwa? Co Pani przychodzi na myśl? Albo wspomnienia? Bo to no mogło być tak, wiele. Bardzo mile miałam rodziców, bardzo, ojciec był bardzo dobrym gospodarzem. Pamiętam, że parę koni miał kasztanki z białymi skarpetkami. To pamiętam nawet. U jednej tej
skarpetkę tego klacz, to upowiem. I pola tam wiele też już mieli się budować. Już ojciec pamiętam, że nawiózł kamienie nas, a sam tam u nas był, tak jak kamieniołomy, to sobie ludzie wydobywali kamienie. Też nawet był biały kamień i taki szary kamień twardszy. To. I później sobie jakieś tam i na fundamenty, a tak to dużo budowali u nas domów z gliny. U nas była taka glina, że jak zaschła, to tak jak cement. I ludzie później żerdzie dawali, to później była ta glina mieszana i to budowali. A czy pani jako mała dziewczynka, nie wiem, bawiła się tą gliną, pomagała budować? Tak, no właśnie to. A najbardziej u babci. Bo babcia mi pozwoliła, ja tam szczotką gdzieś tam ładną tą glinę, bo to taka warstwami była taka inna glina, ładna. To ja chciała tam babci coś tam robić, babcia mi zezwoliła zawsze w domu. I takśmy się bawili dziećmi, tośmy lepili sobie domki i ten, to tylko z glin. Niczym tam u nas ziemi nie było. Tak, z ziemi czarnej to my nie robili, tylko z gliny. A czarnoziem był u nas. U nas taka ziemia była, że mógł gospodarz nawozić co 5 lat. Proszę bardzo. Tak, to co 5 lat. Jakby był rzadziej nawoził, to się wszystko było, żyło zboże, nie było nic. A tak to tak. No i gospodarze wiedzieli, że były ziemniaki, po ziemniakach się pszenicy siał. Tak, pamiętam dobrze, jak to wyglądało. Mhm. To wszystko. A wspominała pani o tych zabawach z gliną, a ile osób żeście się bawili? Tak, to... ja byłam jedynaczką, brata miałam 7 lat młodszego. Mhm. No to oczywiście wynosiłam go na plecach, bo tak nie mogłam go wziąć, nie? Tylko na plecach i była niania. On i Marysia nie powiedział, ale u nas, co państwu powiem, że u nas nie było Marysi, tylko była Marynia, Mania, o jeszcze jak tak tego, to Marynka, a tak to nie było Marysi. Tutaj już na zachodzie mnie nazwali Marysia. Marysia. A to ile dzieci pani, czy to było tak, dużo dzieci, tak, czy jak tak, to? Tak, dużo dzieci było. Było tam po sąsiedzku, to było 9 dzieci. 9 dzieci. Tak, z jednej rodziny. Tak, tak. No, to tak. Dzisiaj wynik naprawdę. Tak, ale wszystkie zdrowie, dorodne dziewczyny to były. Nawet jak my tu na zachód przyjechali, to mój kuzyn, jak zobaczył tą naszą kuzynkę, to Marysia, ona tylko do filmu. Takie dziewczyny, wszystkie dorodne, mądre, wszystko tego. Jeszcze kuzynki jeszcze żyją. A co jeszcze pani takiego ciekawego z dzieciństwa pamięta? Może jakieś takie, nie wiem, zabawy, no, jakie? No, zabawy to tak. Powiem wam szczerze, że do pierwszej klasy, jak poszłam, uczyła mnie pani. Bo było małżeństwo nauczycielami u nas. No, tego to uczyła, ale tak wszystkiego jej haftować uczyła. Ona na przykład taką mreżkę czy tam tego, to tak uczyła nas. A tam to raczej się chłopakami zajmowała. Mhm. Pana, tak, która, imienia nie pamiętam, ale nazwisko pamiętam Turowski. Pochodził podobnie z Szortkowa tam gdzieś, a u nas byli, ale mieszkaniem. Szkoła była tylko jednoklasowa. Jak to nie jedna klasa, ja się wyraziłam. Jedna klasa. Uh-huh. I na przykład chodziło się do trzeciej klasy normalnie, a już ale trzecia klasa już były dwie. Była pierwsza, trzecia i druga. Uh-huh. I były osobnie. Ławki to była jedna po jednej stronie, druga tego, ale jedna klasa była. A ile osób liczyła taka klasa? No, to dzieci było dużo. Dużo było. Mhm. Tak, dzieci było. Wszystko, my chodziły do szkoły. Wszystkie tak, jak było. Było tych, nawet taka rodzina duża i to wszystko po kolei chodziło do szkoły. Mhm. I wszystko my umiały, wszystko i tak. No, ale to się, tak jak ja przeszłam do tej drugiej, trzeciej, uh-huh. I akurat przyszłam, już drzwi były zamknięte, akurat 1 września, wojna, nie? Aha, mój ojciec poszedł w pierwszym
mobilizacji, to był pierwszy. Jeszcze nam zdjęcie przysłał do domu. Zdjęcie już był umundurowany z kulegą, bo z drugiej wiosny to tak się trzymali z tym kulekiem. Pamiętam, że nie nazywał się, nie wiem nazwiska, ale był czarny się nazywał i cały czas z nim był. Mhm. Bo ojciec dopiero z tej wojny, z wojny i z tej niewoli to wrócił dopiero po wszystkich świętych 1939 roku. A to był, ja teraz szukałam tego obozu w Piotrkowie Trybunalskim. To tam ojciec opowiadał, jak Niemcy zaatakowali, położyli się spać w lesie, w Liśniczówce. Nikogo nie było z tych, no jak to nazwać, ani oficerów, ani z tych żołnierzy, tam gdzie się oderwali i tak szli tym lasem. Mhm. I się już byli zmęczeni, jakąś Liśniczówkę spotkali, położyli się i ktoś tam, warta jakaś była, nie? I skrzyknął, że Niemcy. Ty się pozrywali, wyłożyli, mówi, na, nie mieli chyba karabiny, tam na, czy na kije, białą flagę i było po wszystkim. Mhm. Też wspominała pani w zakulisowych rozmowach o pewnej przygodzie z wybuchem na podwórku. Tak. Czy może pani coś o tym powiedzieć? Tak. Proszę pana, w 1944 roku, w marcu, proszę pana, przekroczyli stryty, rzeka płynęła tam zaraz, Rusuchłowiec był, jeszcze jedna wioska i tak następna była rzeka, duża rzeka, że tam nawet czółno jeździli i tak, były gładkowcy te Iszczków, a tak zaraz ta rzeka i tak. I Rosjanie, a u nas były Niemcy, a tam za tą strypą byli Rosjanie. I Rosjanie zrobili, proszę pana, no nie wiem jak to się nazywało, no strzelali w ten czas bardzo, bardzo strzelali. Także Niemców wycofali do swobody, do drugiej wioski. A Rosjanie przyszli do nas. Byli dwa tygodnie, zabrali mężczyzn na wojnę i konie. I krowy oczywiście też tam co było, bo jeśli nie było co tam, te żołnierze nie mieli co jeść Rosjanie. Bardzo biedny żołnierze był. To myśmy, no ojciec był wojskowym, bo przed wojną służył w wojsku i ten na tej wojnie był i tego. To nie mógł się tego. Kilka tam, no szło to wszystko tego, ludzie ich karmili. Oni i chodzili po domach i co kto da, jedli. A co z tym wybuchem? Jak to się stało? No i w ten czas byli dwa tygodnie u nas, mówię, że zdążyli zabrać te konie i mężczyzn na wojnie, i wycofali się za stryt, a do nas przyszli Niemcy. To znowuż też była strzelanina tego, bo odbijali tych ruskich i ruski wycofali się za stryt. I my od marca do chyba to już był czerwiec, bo pamiętam, jak ruski już z tego to już było duże, zboże. Myśmy się chowali po tych zbożach, krośmy chowali, bo u nas te zboże były wysokie. I pewnego dnia, jeszcze w dzień to nie był noc, i szczelanina wyszczelił, ogień straszny, tu się zaczęło palić, ale my byli na podwórku i jakoś nikomu się nic nie stało. A z czego wyszczelili? No z tej Kaciuszy. Aha, a Kaciusza jak wybucha, to podobnie rozczaska się i się te odłamki się palą. I u nas niemiecki gazik stał i ten odłamek trafił w bak. I jak się ta benzyna rozlała po podwórku, to się słoma paliła. A przed, bo jeszcze nie powiedział, bombardowanie było, jak Rosjanie byli tych dwa tygodnie. To nas bombardowali też. I u nas budynki takie długie, budynki byli, to wszystko, dach tylko był, ale ścian nie było. I to się zaczęło palić wszystko. No ale to, jak to mówię, ziemia tam była, tego ognia nie było, tego. Ale że nam dopiero tylko Niemcy później nam mówili, że to była Kaciusza. Tak, a oni jak rozmawiali między sobą Niemcy, bo u nas kwaterowali te Niemcy.
Tak, dwóch, jeden był z Austriakiem, drugi Niemiec, jeden kierowca, a ten jeden to był przy oficerze tam, przy radiu, tak. To mówił nam, że a jak sobie rozmawiali, to nic, tylko Katiusza i Iwan. Iwan i Katiusza, tak sobie bali się, strasznie się bali. No i dużo Włochów było w ten czas. Ci Włosi mieli, jak to oni nazywali, muły, te osły. I w nocy wodzili tam nad strypy, mieli dwie skrzynki, na tego osła tak wieszali, a on prowadził i wozili amunicję tam na front. Proszę, dużo tych dni, tak, jak my w maju w stodole zrobiliśmy ołtarz i majówki odprawiali, to razem z nami. Aven Maria, oj to. Włosi, tak? My po polsku, oni po włosku. A jak się dogadywaliście z tymi Włochami? A, dogadywaliśmy, bo właśnie wujek, znaczy mój ojca miał szwagierek, nie? Miał, ciocia była za te. On był pierwszą wojnę tam gdzieś we Włoszech, gdzieś tego, ja nie wiem. Perfekt umiał po włosku. Co o, my mieli z tymi Włochami, jak oni się dowiedzieli, a tu jeszcze tam u nas na podwórku pełno dziewczyn, te kuzynki. To mówi, jak to oni mówili, się chwalili tak. Tu mówi, to niedobrze, to niedobrze, mówi, tu pataty i pataty, a u nas si, signorina, u nas makaroni. A panią jak nazywali? Pamięta pani? No nie, ja jeszcze taka dziewczynka była, to tak, Maria, wszystko Maria, Maria, tak, do każdej tak. Jak się... Tam Stasia była, to mówiła, to, tato Stasia, a Staszka, tam jak to... Tak, czyli tak. Włosi bardzo sympatyczni. Bardzo, bardzo. Wszystkie tak, że każdą jedną zabierali do Włoch i że tam tak, że Italiano si, makaroni. To już pani mówiła. No. Ale o tym koniu. Aha, o koniu. I my siedzimy w mieszkaniu, Piotruś, to nie musisz na tego, ale chciałam opowiedzieć. Wchodzi dwóch Rosjanów z automatami i idą do stajni i wyprowadzają to, co ja mówię, konie. Ale to klacz był. I ojciec nie wychodził, nikt nic nie mówił. Jak ja zobaczyła przez okno, że wyprowadzają konia, to ja nikogo się nie pytałam, nie co ja już tam czas miałam. W 44, no to już 15 lat, nie? 15. I wybiegłam i strasznie krzyku narobiłam i uczepiłam się tej klaczy uzdy, tutaj to się nazywa kantar, że na, koń ma na szyi. Nie na szyi, na całym tym. Na pysku. Na pysku i cała ta głowa jest kantar ma i tym się kieruje przecież, tutaj ma tego. I ja się uczepiłam tego kantara, bo to tak się nazywa, i nie puszczam. A oni we dwóch, jeden stoi, stał, a jeden mnie ręce odrywał tego, żeby zabrać konia, nie? Bo jak ze mną poprowadzi, nie? To ja, jak on mnie jedną rękę uderwał, to ja się tą drugą mocno trzymała i nie dali rady. Tak, jak krzyczałam strasznie, nie bierzcie nam konia, nie bierzcie nam konia, bo ja sobie odrywałam. No i nie dali ze mną rady. Ja tak płakała, prosiłam i trzymałam się tego konia. W końcu ten jeden, to do dzisiaj ja pamiętam, jak on ten jeden do drugiego mówi. No słuchaj, mój, dziewuszka płacze, a broś. Odczepili się od tego ode mnie i tego poszli, a my zaraz konia zaprowadzili do takiego domku, że tam nie, konia nie było, nie? I przytrzymaliśmy jeszcze, jakśmy wyjeżdżali na zachód, to jeszcześmy tego konia zostawili tam rodzinie. I nie proszę, zabrali nam konia. Proszę bardzo, udało się. Tak. Trzeba umieć walczyć o swoje. Także mogą się Państwo troszkę zdziwić, natomiast zrobiliśmy sobie krótką przerwę i w międzyczasie pani Maria nas poczęstowała swoim domowym ciastem z jabłkami i kawą, także dziękujemy pani Marysiu serdecznie za miły poczęstunek.
i wrócimy troszkę do tej szkoły, ponieważ ta szkoła mnie interesuje. Tak, proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało właśnie z tą szkołą? O której się zaczynały lekcje, o której kończyły? Jakie przedmioty były? Tak, były. No wiesz Piotr, tego nie wytłumaczy, jak oni tego. Tylko klasy były razem. Znaczy dzieci razem siedzieli. Mhm. I było nam, to nie określił, bo tak nie pamiętam, czy tak dużo by nas było, ale w każdym razie ławki były takie porządne ławy do szkoły i siedziało nas cztery w ławce. Cztery w ławce. Tak. Siedziała moja Frania kuzynka, Żydówka Jedka i Kasia Kramarz i ja. Z Kasią Kramarz mieliśmy trochę kłopotu, bo ona się zawsze z czego bądź śmiała. No a ta nam stara, a jak u Lonie siedziała, to pani mówi, Ataman i Kramarz za tablicę. To mieli razem, my tu jeszcze na zachód przyjechali, jak to prawie to my tam nie, to ja jej upominała. Kasiu, mieliśmy za tą tablicą mój stały. A co to znaczy stać za tablicą? No taką karę dawały, że myśmy się śmiały z Kasią, a no jak ona się śmiała, to i ja tam się śmiała, kiedyś my obydwie szły za tablicę. A jak ta kara wyglądała? Bo ja no, no nie znam, się, na przykład. Ta duża tablica była i tam my stały obydwie za tablicą. Nie na gdzieś tam na tego, tylko za I jak długo? A, no ja to wiem, to może z pół godziny może tego. I działała ta kara? No jak? Wstyd było. Dobrze, a jak wyglądały te lekcje? Jak długo trwała lekcja i na przykład od której się zaczynały te lekcje? Czy to było z samego rana? Rano, już my szły rano. Ja miałam daleko do szkoły, tak, że w zimie to u babci byłam, bo miałam bliżej od babci, od dziadków. Ale tam to miałam daleko do szkoły. To już rano szło się i do szkoły rano. Nie pamięta pani na którą godzinę? No to na pewno na 8. Tak, bo ja nie wiem, czy tam jeszcze dalej, chyba po południu nie było lekcji, tego nie mogę powiedzieć, bo ja rano chodziłam. I o której się tak kończyły średnio? No, to godzina zawsze lekcji, jak to było. W pierwszej klasie, no to jak zwykle, pierwszej klasce. Pamiętam, że się kreski na zeszycie i tego to robiło, później ze literki, to tego, to cyfry, to tego, to uczyła pani. No i później druga klasa, to już wyżej było, już się pisało. Liniki, pamiętam, że szyszyty były te wąskie takie liniki, mieli szersze i wąższe, także uczyli to tego. Także było, w szkole były, tak do szkoły, to pamiętam, że nawet mama mnie, jak szłam do pierwszej klasy, to kupiła tornister. A w zimie było ciężko. Jak kogo było stać? Na przykład ja byłam jedynaczką, ojciec też taki był, złota rączka, miał kolegów szewcy, to on sam buty robił. I do tych, jak ja opowiadam dzieci, do tych robienia butów, to wszystko kupił. Te kołki, pamiętam, był taki długi pacek, kołki drewniane. Bo to wszystko się kółkami łączyło te skóry. To nie było ani kleju, ani nic. Tak? Nawet igłą nie szyło skóry, bo to igłą się nie nadawało. To było, pamiętam, było, łączył nić ze świni i sieści. Tutaj te świnie mają tutaj taką świnię. To było wszystko w sprzedaży. To nie było, że tam tego też. I te smarowanie, osk i tam jeszcze jakieś tam takie, że trzeba było posmarować nić, nie? To wszystko było kupić. Tak. Dobrze, to jeszcze chciałem się zapytać o nauczycieli. Czy nauczyciele byli wtedy ostrzy, czy byli mili, czy jak to wyglądało? Ja wam powiem. Mnie nauczycielka uczyła, to bo ja mnie nauczyciel nie uczył. Ale chłopaków, takich już starszych, w trzeciej klasie, to już tak, nie dawał sobie rady z tymi łobuzami, bo to były dzieci takie i z fulwarku, i takie biedne, różne, to on nie wiedział, co to jest dyscyplina, on chciał rozrabić, on tak, to tak mnie bo ja tego nie wiedziała, ale opowiadali, że pani napisała kartkę, który łobuz był, napisała kartkę i idź zanieść do pana, coś tam. A ona jemu napisała, żeby mu wzoli.
A on podobnie już miał taką wiśniową, cieniutką, nie cieniutka, tylko taka wiśniowa laseczka, nie laska, tylko pręt taki grubszy, nie? I kładł na krzesło i walił w tyłek. No, bo bardzo. Nie dawali rady z takimi chłopaczyskami, bardzo mu było zajebie. A dziewczyny grzeczne były? A, dziewczyny tak. Ja nie słyszałam, żeby która tam, ale chłopaki. A pani była grzeczna? No ja myślę. Uczyłam się i wszystko, także pamiętam wszystko. Dobrze. I myśmy już w podstawówce to już wiedzieli, co to jeszcze Polska nie zginęła, że w Lwowie tych, jak się nie powtórzy też, co poginęli tam i ten cmentarz jest duży. Mm-hmm. Ornut Lwowski. Tak, to wszystko my widzieli. Nawet miałam taki malutki zarzut, tylko nie wiem, gdzie mi to zginęło, bo my to się zniszczone, u nas to wszystko było, taki medalik miała z Orlęta, były tam takie wybite, takie. Dobrze, ale jakie przedmioty były w szkole? No było normalnie, była te matematyka i polskie. Uh-huh. I też dwa razy w tygodniu mieliśmy ruski. Ruski, czyli to jeden język dodatkowy, polski i ruski, tak? Tak, ale raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Tak, tak, nie wiem, czy tam godzina była, czy dwie, to nie wiem. W każdym razie, że jak, ale musicie wiedzieć, że to ruski były ukraińskie. Ten czas nie było ukraińskiego, jak ja chodziłam do szkoły. Uh-huh. I w ogóle nie nazywała na przykład tak święta. To nie mówiło się ukraińskie, to ja tego nie słyszałam, ruskie. I tak samo na świadectwie miałam język ruski. Uh-huh. A jak, czy łatwo było pani ten język opanować? To ja tutaj już z Ukraińcami rozmawiam. Czyli jeszcze pani wszystko pamięta. Tak. Uh-huh. No, nawet w trzeciej klasie powiem wam wierszyk po rusku. Uh-huh. Осінь лиш жовтіє, єсінь лиш жовтіє, лиш. Часто дрібний дощик сіє, дрібнюткий дощ падає. Несе осінь сині хмари, але зато дає дари. Грушок, сливок, півне міхи, повно радости і втіхи. Proszę bardzo. Trzeba było umieć, ale jeszcze co, jak przyszła po rusku, była lekcja, a my siedzieli, pan wszystko i my piszemy wszystko, trzeba było umieć, pisać po rusku wszystko. To było, proszę pana, ja nie rozumiem. Trzeba było po rusku rozmawiać. Uh-huh. Bo jak się zapytała po polsku, to on powiedział, że on nie rozumie. Uh-huh. Ale to, że pani teraz też taka modna metoda, że jak się uczy na przykład języka angielskiego, to też, jeżeli tylko po angielsku się mówi. No i to trzeba się uczy, ubyć, tak. To trzeba tak, łatwo, tak. Trzeba się zmotywować. A proszę powiedzieć, czy nauczyciel języka ruskiego, bo krąży taki stereotyp, zresztą w poprzedniej rozmowie rozmawialiśmy z panią Irenką, która też była nauczycielką języka rosyjskiego i potwierdziła stereotyp, że nauczyciele języka rosyjskiego zawsze byli ostrzy i bardzo surowi. I proszę powiedzieć, Piotrze, to ja nie wiem, w których latach ona to znała. Kiedy ona, nauczycielką była? Za czasów PRL. A jak to wyglądało przed wojną? Czy nauczyciele też ruskiego byli ostrzy, czy byli tacy? Nie, ja tego nie tego. Tam się było tak, że nie było nawet podzielone, że to my Polacy, a to ruskie. To wszystko było tak wymieszane i wszystko rozmawiało więcej po rusku, po rusku. Mhm. Co innego rosyjskie, co innego ruskie. Bo ona już opowiadała, jak za PRL-u to już było ruski, prawdziwy ruski. Co mówi ruski? Rosyjski. Co innego jest rosyjskie, a co innego ruskie. Uh-huh. Bo ruskie to było, jak mówię, a rosyjskie to jest Rosja, nie? Dobra, ale chciałem się jeszcze, bo bardzo mnie ciekawi, jak wyglądało życie na wsi wtedy? Czy więcej pani pracowała, czy więcej się bawiła, czy jak to krowy wyglądało? Trzeba było, ja nie pasłam krowy. Mnie jakoś tak mieli duży ogród i siało się lucerni. I później, a lucernia to się jedną skosi, a jedna już tutaj wyrosła, nie? To konie i krowy te nie pasą, a bardzo chciałam, bo dzieci tam gonili krowy, te
kartofle piekły, tego, to czasem goniłam, a tak to nie. Czyli miała Pani lekkie dzieciństwo? Tak, ja miałam świetnie. Mi mama, dostatek był, nie znałam razowego chleba na przykład. Bo nas było, ja była sama, tego nie znałam, a tak bardzo chciałam nieraz, nie? Tego razu. No właśnie, a propos. Jak mała byłam, to podobnie nazywała różowy chleb. Różowy. A co się wtedy jadało? Jak to wyglądało? No, to bym, jak to pani ta z trzeciego piętra mówi, tak jak wschodniaczki, jak kiedyś nasze babci i mamy gotowały, to tutaj z naszych nikt nie tak był. Na przykład bułki. Bułka tak. Muszę kiedyś upiec i wam pokazać, jak na wschodzie tak. Mój mąż to się nie patrzył na ciasto, a piekłam bardzo zawsze dużo gatunku. Marysiu, a bułka jak? To najważniejsze była bułka, na święta na przykład. I taki drożdżowa ta bułka, to wie pan, to dla mnie to nic, ale tak, jak ja to rozmawiam, ojej, albo pierogi, o Jezu Boże, jaka to pierogi, jak to, a dla mnie? Na moje wnuki i syn i dzień później też już, bo gdzieś jadę, nie smakowały i drzwić o pierogi, jak ja nagotowała pierogi, a mieszkaliśmy raz, to nie jakby gdzieś tam były te niedobre, ja mówię kiedyś spróbuj do tego, a on zjadł parę pierogi i patrzy na mnie, a mama mówi, jak to zrobiła, że te pierogi takie ciasto miękkie, tak. Dobrze, a jak to było podzielone? Jedliście śniadanie, obiad, kolację, czy jakoś to... Nie, to śniadanie to tam chleb był, tam z mlekiem, ale też i gotowali już na śniadanie, tam ziemniaki, zupy jakieś i tego, na mleku na przykład. Ja pamiętam takie, na mleku i szczypane, mama cieniutko rozwałkowała i szczypała i na to rzucała na to mleko. Jakie to dobre było. A o które się śniadania jadło? To nie było na to. Czyli różnie, jak się wstał. Tak, kiedy chciał jeść, to ja to i tego chleba, no. Dobra, dobre były. A na przykład na obiad, co się jadało wtedy na obiad? Gotowali rano od razu obiad. Już czy barszcz, czy jakaś tam zupa, czy kapuśniak. Pamiętam, bardzo dobry był, pamiętam, mój brat tak lubił te kapuśniak z fasolą, ale mama trochę roztarła ten fasolę, żeby tego i z tym podprawiła i cebulki tam usmażyła, to różne. A pani ulubiona potrawa wtedy? Co pani najbardziej lubiła? Nie powiem, żebym tak, że coś szczególnie. Aha. Pamiętam, co pamiętam. Jak mama naleśniki jak smażyła, później oblewała ich troszeczkę tego i do duchówki wsadziła tak troszkę. To oni tak rozmiękły, tak to było bardzo dobre. I też pamiętam, też kaszę jeglaną w duchówce pieczona była. I mama szła w pole i to ta kasza była w tym rondelku takim zapiekana. I ja wysuwała i dziecku dałam. Myślę, Janek był już taki chłopczyk. I tak, to też mnie bardzo smakowało. Jaglana kasza, wiem, że troszkę słodkowata była, ale u nas tam cukru się nie kupowało, bo dlatego, że cukier 2 zł kosztował kilo. Ja teraz miałam gazetę, tylko my gdzieś nie zabrałam, zostawiłam tam i nie zabrałam. Jeszcze z 1939 roku gazety miałam i ceny co ile kosztowały. Także że robotnik musiał na kilo cukru pracować 2 dni. Na kilo cukru 2 dni, proszę bardzo. No, taka to naprawdę drogie.